Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli chcecie być powiadamiani o naszych nowych programach, naciśnijcie dzwoneczek. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego treści zawartościowe, kliknijcie na słowo subskrybuj. Jeśli oczywiście nie zrobiliście tego wcześniej, uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Abyśmy mogli docierać do coraz większego grona słuchaczy. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata, zleconą przez Chrystusa. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. A to co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki, namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie komentarze pod programami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba, łapka w górę. Podczas II wojny światowej w kwietniu 1944 roku hitlerowcy osadzili w obozie koncentracyjnym w Majdanku pod Lublinem Marię Przychodzką wraz z jej pięciorgiem dzieci: Józefem, Tadeuszem, Bolesławem, Heleną i Danutą. Najstarsze miało 18, a najmłodsze 5 lat. Jej męża zastrzelili Niemcy. Czerwony Krzyż otrzymał pozwolenie na dostarczanie więźniom mleka, kaszy manny, bułeczek, chleba i gorącego krupniku z mięsem wołowym. Dwa razy Maria otrzymała przydział dla rodziny. Gdy zakonnice prowadzące w obozie punkt Czerwonego Krzyża dowiedziały się, że jest adwentystką. Odmówiły jej dalszej pomocy. Dokarmianie więźniów trwało kilka dni. Potem dokarmiano tylko małe dzieci. Bolesław z pięcioletnią Danutą ustawili się w kolejce po kaszę, mannę z bułeczką. Gdy doszli do ciężarówki, z której wydawano porcję, zakonnica nakazała im odejść, ponieważ byli dziećmi heretyczki. Czy rzeczywiście adwentyści dnia siódmego są heretykami? Nazwa adwentyści pochodzi od łacińskiego słowa adventus, oznaczającego oczekiwanie. Adwentyści to chrześcijanie oczekujący na powrót Jezusa, który zakończy doczesną historię ludzkości. Chrześcijanie. Modlący się słowami modlitwy Ojcze Nasz, proszą o nadejście Królestwa Bożego, czyli powrót Chrystusa, wymawiając następujące słowa zapisane w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, od wersetu dziewiątego po dziesiąty. A wy tak się módlcie: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Każdy katolik modlący się z serca: Przyjdź królestwo Twoje. Jest adwentystą, pragnącym powrotu Jezusa. Podczas mszy wierni wypowiadają kredo Kościoła katolickiego, zwane składem apostolskim. Powtarzają słowa. Wierzę w Boga Ojca i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Słowa stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, dotyczą powrotu Jezusa i zakończenia doczesnej historii, w co wierzyła Maria Przychocka z dziećmi. Apostoł Paweł zapisał w liście do Hebrajczyków następującą myśl. Jest to dziewiąty rozdział i werset 28. Tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Paweł napisał tu o pierwszym adwencie, czyli pierwszym przyjściu Jezusa na świat. W kolędzie śpiewamy: Witaj nam cztery tysiące lat wyczekiwany. W czwartym roku przed naszą erą Chrystus narodził się z Marii Dziewicy w Betlejem. W siódmym roku przyjął Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po trzy i półrocznej działalności wiosną pierwszego roku został ukrzyżowany w Jerozolimie za nasze grzechy. Z martwych wstał i w niebo wstąpił. Pierwsze przyjście Chrystusa miało charakter zbawczy. Przez święte życie i śmierć krzyżową zapewnił wierzącym Boże przebaczenie. W powyższym zapisie apostoł uczy, że obecnie żyjemy w czasie drugiego adwentu, oczekując na powrót Jezusa. Drugi raz, Chrystus przyjdzie nie po to, aby cierpieć i umierać za winy świata powróci jako król królów i pan panów z mocą i chwałą aby zakończyć dzieje doczesnego świata i wybawić tych którzy go umiłowali i na niego oczekiwali Pismo Święte kończy się obietnicą powrotu Jezusa daną Janowi w Apokalipsie na Patmos Popatrzmy na księgę Apokalipsy Świętego Jana 22 rozdział werset 20 Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu, odpowiedział Jan. Na wypełnienie się tej obietnicy Chrystusa oczekują Adwentyści. W czerwcu Niemcy Marię z jej dziećmi wypuścili z obozu. Przychodzcy zamieszkali w Bychawce. Działał tam punkt Czerwonego Krzyża, który raz w tygodniu przydzielał żywność i odzież uciekinierom. Kierował nim ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w bychawce. Gdy Tadeusz z rodzeństwem przybył do punktu Czerwonego Krzyża w bychawce, ksiądz ich obsłużył i wydał przydział na sześć osób. Kaszę jęczmienną, mąkę i inne produkty. Powiedział, aby przyjść za tydzień po kolejny przydział. Po tygodniu Tadeusz z rodzeństwem znowu przyszedł do punktu Czerwonego Krzyża po przydział. Proboszcz zapytał: A byliście w niedzielę na mszy? Tadeusz odpowiedział, że nie. A to dlaczego nie przyszliście do kościoła pomodlić się? zapytał ksiądz. Tadeusz odpowiedział. Jesteśmy adwentystami dnia siódmego i święcimy sobotę. Wtedy ksiądz wskazał na dwa duże, czarne psy stojące przy nim i rzekł ze złością. Widzisz te psy, jak puszczę je na was, to rozszarpią was na kawałki. Wynoście mi się stąd i więcej nie pokazujcie. Chyba że przyjdziecie w niedzielę na mszę do naszego kościoła. Dzieci wróciły z niczym. Proboszcz wpłynął na mieszkańców Bychawki, że odwrócili się od przychodzkich. Zabronili korzystać z jarzyń i owoców w ich sadach i ogrodach. Gdy skończyła się im żywność, chcieli kupić chleba i mleka. Chłopi odmówili sprzedaży czegokolwiek do jedzenia. Gdy Tadeusz prosił o pracę, odpowiedzieli, że nie potrzebują jego pracy. Gdy Ksiądz zorientował się, że nie zmusi przychodzkich do powrotu na katolicyzm, postanowił pozbawić ich życia. Nasłał na nich partyzantów armii krajowej, oskarżając o to, że są Ukraińcami i mordowali Polaków na Wołyniu. Po dwóch tygodniach w nocy akowcy wtargnęli do domu przychodzkich, by wykonać wyrok śmierci na nich. W pokoju było łóżko, na którym spała Maria, a na podłodze na rozcielonej słomie jej pięcioro dzieci. Najstarszy, osiemnastoletni Józef był słaby po przebytej chorobie, a najmłodsza Danusia miała pięć lat. Matka przedłożyła akowcom dokumenty potwierdzające ich narodowość polską, i wskazując należące na słomie dzieci, zapytała: Czy te dzieci, których ojca niedawno zabili Niemcy, byłyby zdolne kogoś zamordować? Troje z nich są jeszcze całkiem małe. Najstarszy, osiemnastoletni, jest słaby i chory, a drugi po nim jeszcze za młody, aby brać udział w awanturach wojennych. Nigdy nikomu nie zrobił żadnej krzywdy, nigdy nie trzymał w ręku broni. Ktoś chce nas pozabijać nie dlatego, że jesteśmy innej narodowości, co zresztą nie jest prawdą, lub że mordowaliśmy Polaków. Co także jest kłamstwem, ale dlatego, że nie jesteśmy katolikami, lecz adwentystami dnia siódmego. Jeżeli z przyczyny naszych przekonań religijnych mamy zginąć, to jesteśmy gotowi. Proszę nas rozstrzelać. Jeden z partyzantów odpowiedział: Wasze przekonania religijne nas nie obchodzą, lecz wasza narodowość. Ale że w świetle dokumentów potwierdzone zostało wasze polskie pochodzenie, więc krzywdy wam nie zrobimy. Drugi w oficerskim mundurze oświadczył: Od tego momentu bierzemy was pod specjalną ochronę. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał was skrzywdzić, to proszę nas powiadomić, a my się tym zajmiemy. Potem Akowcy ją przeprosili. I opuścili mieszkanie. Rankiem pod domem zebrali się ludzie, aby sprzątnąć zwłoki przychodzkich. Gospodyni domu, u której mieszkali, uchyliła drzwi do ich pokoju i zdumiona zapytała: To wy żyjecie? Tak żyjemy, ponieważ my, Polacy, nie Ukraińcy i nikogo w życiu nie mordowaliśmy. O co nas fałszywie oskarżono? – odpowiedziała Maria. A kowcy przedstawili sprawę mieszkańcom i prosili o opiekę nad przychodzkimi. Ludzie znowu pozwolili im korzystać z warzyw i owoców, a nawet zaoferowali pracę. Gdyby Maria wraz z dziećmi została zastrzelona przez partyzantów Armii Krajowej, jak tego chciał proboszcz z Bychawki, czy poszłaby do nieba, piekła czy czyśca? Adwentyści na podstawie pisma świętego wierzą, że jedynie Bóg jest wieczny i nieśmiertelny. Święty apostoł Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza, w rozdziale szóstym i szesnastym wersecie, zapisał: Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Poza Bogiem nie ma niczego, co by samo w sobie było nieśmiertelne. Katolicki dogmat o duszy nieśmiertelnej. Wędrującej po śmierci ciała gdzieś w zaświaty nie ma uzasadnienia biblijnego. Naukę tą Kościół zapożyczył od starożytnych religii pogańskich. Biblia uczy, że zmarli znajdują się w stanie niebytu, nie posiadają żadnej świadomości, nic nie odczuwają, po prostu ich nie ma. Śpią snem śmierci w prochu ziemi. W księdze Kocheleta, zwanej też Księgą Kaznodziei Salomona, w rozdziale dziewiątym, od wersetu piątego po szósty, możemy przeczytać następujące słowa. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Dlatego Chrystus i apostołowie przyrównywali stan śmierci do snu. Pan Jezus o śmierci Łazarza wypowiedział bardzo ciekawe słowa. Ewangelia Jana, czytamy rozdział 11, od wersetu 11 po 14. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, Zdrów będzie, ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Wielu twierdzi, że nikt nie wie, co jest tam po drugiej stronie, bo nikt stamtąd nie wrócił. Właśnie, że wrócił. Biblia relacjonuje przypadki zmartwychwstania. Najsłynniejszym z nich jest zmartwychwstanie Łazarza przez Jezusa w Betanii. Ci ludzie, gdy wrócili do żywych, nie mieli nic do powiedzenia o tym, gdzie byli i co się z nimi działo. Zapadli się w pustkę, niebyt i nieświadomość. Nie czytamy w Piśmie Świętym, aby Łazarz lub inne zmartwychwstałe osoby opowiadały o piekle, niebie lub czyśćcu. Kiedyś ukazała się książka Mudego Życie po życiu. Autor opisywał w niej przeżycia osób w stanie śmierci klinicznej, chcąc na tej podstawie udowodnić, że istnieje jakaś forma egzystencji w zaświatach po śmierci. To jest nonsens. Przecież ci ludzie nie umarli. Oni żyli, ich mózg funkcjonował. Udało się u nich wzbudzić akcję serca i zostali uratowani przed faktyczną śmiercią. Występują oni publicznie, próbując przekonać innych do życia pozagrobowego na bazie swoich przeżyć w stanie śmierci klinicznej. Ich doświadczenia nie dotyczą stanu umarłych, ponieważ oni faktycznie nie zmarli. Gdyby istniało życie pozagrobowe, śmierć byłaby przejściem w inny wymiar. Nie to miał na myśli Bóg, kiedy orzekł, że zapłatą za grzech jest śmierć. W Biblii śmierć jest końcem istnienia, a nie przeprowadzką. Do innego świata. Więc z jaką nadzieją umierają wierzący adwentyści? Z tą samą, z jaką umierał apostoł Paweł. Skazany na śmierć przez cesarza Nerona. Z więzienia, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, napisał następujące pożegnalne słowa. Jest to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział. Wersety od szóstego po ósmy. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a Nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł umierał z nadzieją zmartwychwstania podczas powrotu Jezusa w dniu ostatecznym. Tak samo przychodcy wierzyli, że gdy Chrystus powróci zakończyć historię ludzkości, wierni sprawiedliwi zmartwychwstaną i otrzymają od niego koronę nieśmiertelności. Biblia nie uczy o piekle jako miejscu wiecznych mąk. Piekło to grób, a już o czyśćcu w ogóle nie ma mowy. Dusza to nasza psychika, osobowość, uczucia, słowem duchowo-psychiczna sfera naszego życia. Wraz ze śmiercią, gdy mózg zamiera, dusza, czyli nasze myśli, uczucia i pragnienia zanikają. Wszystko gaśnie. Jezus uczył, że wszyscy zmartwychwstaną, wierni do życia wiecznego, a niesprawiedliwi na sąd ostateczny. Niesprawiedliwi potępieni wyrokiem sądu ostatecznego zostaną unicestwieni na zawsze. Nie będą poddani mękom w czyśćcu czy piekle, tylko ulegną anihilacji. Jezus Mówił o tym i zostało to zapisane w Ewangelii Jana w piątym rozdziale, i tam od wersetu 28 po 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili. By powstać na sąd. Nadzieja zmartwychwstania jest najbardziej logiczną odpowiedzią dotyczącą śmierci i jej się trzymajmy. Bo to Pan Jezus umarł i cierpiał za nas, abyśmy, doznawszy Bożego Przebaczenia, zostali wskrzeszeni do życia wiecznego w dniu ostatecznym. Chrystus w synagodze w Kafarnaum ogłosił i zapisane jest to w Ewangelii Jana, 6 rozdziale od wersetu 39 po 40. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca Mego. Aby każdy, kto widzi syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową, zaopatrzoną w literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie. A jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a wyślemy pocztą. Dziś polecam dobrą książkę Apokalipsa. dotyczącą proroct apokalipsy odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych i bezpłatną książeczkę dla tych, których życie straciło sens, gdy wszystko traci sens. Pozdrawiam i do zobaczenia.